kanale będzie dużo techniki i praktyki, sportu walki, a także jak najebać kogoś na ulicy. To zabija wszystko! Freestone! Freestone! Siemano mordeczki, tu Denis Freestone Górniak. Mamy rok 2022, a jak stare przysłowie mówi, nowy rok, nowy ja. Długo mnie nie było, a więc mam dla was bardzo dobrą informację, że robimy reaktywację kanału MMA Freestone. Filmy na tym kanale będą dodawane dwa razy w tygodniu. Główną tematyką tego kanału będzie sport, sztuki walki, ale też będzie moje życie prywatne. Będziemy jeździć na różne gale i przedstawiać wam od środka, jak to wygląda. Będą też treningi z widzami i wiele, wiele innych. Kiedy zacząłeś trenować i jak to się stało? A więc moja przygoda z treningami zaczęła się, gdy miałem 6 lat. Wtedy dziadek zaprowadził mnie do bytomskiej szkoły jiu-jitsu. Teraz ten klub mieści się na ulicy Parkowej, Fight Club Bytom. Aktualnie już leci 18 rok i śmiało mogę wam powiedzieć, że Fight Club Bytom jest moim drugim domem. Dlaczego MMA, a nie boks? A więc, kolego, powiem ci, że miałem i starty w MMA, i starty w boksie, i starty w zapasach, i w jiu-jitsu, więc wszystkiego po trochu. Planuję powrót do klatki w MMA, ale chciałbym to też mieszać ze startem w boksie, bo w tym roku właśnie chciałbym wystartować w zawodowym boksie. Z jakim celebrytą byś zawalczył? A więc mógłbym zawalczyć z każdym, bo nie boję się nikogo, boję się tylko tego u góry, a takim wybranym celebrytą to mógłby być na przykład Popek albo Beska, bo są mojego gabarytu i myślę, że na luzie bym ich rozjebał. Czy jesteś na jakiejś diecie? A więc, tak jak mówiłem, 2022 rok, myślę, że będzie moim rokiem. Planuję powrót do startów w tym roku i idzie z tym też zrzucenie wagi. I też pewnie będziecie mieli to nagrane na odcinku, jak mi idzie, czy waga leci w dół, jak wyglądają moje posiłki, a więc obserwujcie. Czy mógłbyś pokazywać techniki na sparring partnerze? A więc będzie dużo odcinków z partnerem sparringowym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na danej osobie, no bo też nie będziecie bić całe życie w powietrze, a więc jak najbardziej będą takie odcinki, więc nie masz się, kolego, czego martwić. Jakie masz osiągnięcia w sportach walki? Rekord na ten moment wygląda 40-1 w amatorskim MMA, 15-1 w amatorskim w boksie, 3-1 w zawodowym MMA, 5-1 w zapasach, w jiu-jitsu mam bardzo dużo walk, w tradycyjnym brazylijskim, no i w K1 mam 1-1. W swojej karierze też zdobyłem 5 razy mistrza Polski, 4 lata pod rząd w MMA i raz w boksie. Jak dużo osób znokautowałeś? Żeby nie było, że się napinam, ale powiem wam szczerze, że nie zliczyłbym, ilu osobom nabiłem gwiazdki nad głową. I chyba kto ze mną trenował lub sparował, to może się wypowiedzieć, jak ta maczuga bije. Czy zawalczyłbyś na jakiejś gali? Planuję powrót w tym roku i czy to będzie federacja sportowa, czy freak fightowa. Jak ktoś mnie wyzwie do walki, to nie odmówię. Jako bonusik też chcę wam powiedzieć, że wdrożymy odcinki z widzami, więc za jakiś czas zaczniemy, że raz w miesiącu będziemy jakiegoś widza zapraszać i będzie robił ze mną trening. Jeszcze jedno pytanie. Zmieścisz się w drzwiach? Sprawdzimy to. Nie, no, ni chuja. A więc jeśli podobał wam się materiał, jebnijcie w łapę, pierdolnijcie w dzwona, subskrypcja. Zapraszam na kanał. To zabija wszystko! Freestone! Freestone!